Cześć, tu Ernest! Mam nadzieję, że już zostawiliście po sobie ślady po driftach. To samochody mają teraz swoje 5 minut Fortnite. Ale warto też porozmawiać o nowych sekretach. Zanim jednak do tego przejdziemy, to oto kilku moich wspierających z kodem Ernest. Jeśli też chciałbyś albo chciałabyś się tutaj pojawić, to wpisz mi kod w sklepie i daj o tym znać na moim Discordzie. Dzięki! Luni pyta. Gdzie jedziemy? Pokaż mi wszystko! Za górą, obok gasnącej gajo w trybie powtórki, można znaleźć statek kosmiczny. Ten sam, który był na drugim końcu mapy, ale tym razem stoi, a raczej lewituje, pusty. Tydzień temu do gry weszła misja poboczna, która polegała na znalezieniu trzech zagubionych części rozbitego statku kosmicznego, które następnie trzeba było zamontować i wystartować statek. Tym sposobem można było wystrzelić tajemniczego kosmitę, który swoją drogą ma na imię Deo, albo Dio, będę mówił Deo. Został dodany jako skin w ostatniej aktualizacji i powinien pojawić się w sklepie za fotolce. Deo poleciał swoim statkiem w nieznane. Zagadki dokładnej lokacji jego podróży raczej na razie nie rozgryziemy, ale wiemy, jak tam się dostał. Po starcie statku i po teleportacji, na miejscu wypadku pojawiły się aż 4 szczeliny. Ja bym to nazwał efektem przybysza. Wyrwy to powracający motyw Fortnite. Są one wykorzystywane w uniwersum Fortnite jako most między dwoma lokacjami niedaleko siebie, albo między różnymi światami. Na przykład maruderowie korzystają z tej technologii, aby dostać się do pętli i zebrać jakieś łupy. Zostały one też wykorzystane, aby na przykład połączyć świata Fortnite z innymi grami. Okej, ale dlaczego efekt przybysza? 2 lata temu, gdy przybysz utworzył pierwszą przeogromną szczelinę Fortnite, na wyspie na start 5. sezonu, czyli kilka dni po tym evencie, pojawiło się mnóstwo mniejszych szczelin. A te największe na niebie wpuściły do świata Fortnite pustynie, różne obiekty z innych światów i tak dalej. Statek kosmiczny Deo utworzył szczelinę na tyle dużą, że analogicznie powstało kilka mniejszych. Wydaje mi się, że to taki efekt uboczny. Im bardziej oddalony cel podróży i im większa szczelina, tym więcej efektów ubocznych, czyli mniejszych szczelin. Fakt, że jego statek można znaleźć w trybie powtórki, oznacza, że Deo powróci. Nie wiemy w jakim celu, ale wiemy jak. Przez szczelinę. I co ciekawe, ostatnia aktualizacja była wypełniona po brzegi wzmiankami na temat nowego eventu. Jeden z nadchodzących eventów ma nazwę kodową Hightower. Z PEDICY w plikach gry powiązanych z tym eventem doszukał się informacji, że na niebie pojawi się nowa wyrwa. Bardzo podobna do tej, co na starej mapie. Czy to właśnie przez tą szczelinę przedostanie się Deo? Kto wie? Deo może być dopiero początkiem, a ktoś może lecieć za nim. Teraz słuchajcie uważnie. W plikach gry pojawiło się nawet kilka bardzo tajemniczych dźwięków o nazwie kodowej Hightower. To co wam zaraz puszczę będzie można usłyszeć w grze, po spojrzeniu się na wyrwę. Wyrwę i dźwięk tej wyrwy w grze nagrał Hypex. To nie pierwszy raz, gdy wyrwa na niebie będzie wydawała dźwięki. I tak jak zawsze, te dźwięki są bardzo niepokojące. Ignorujcie jej lokację. Inne wycieki Hypexa wskazują na to, że wyrwa pojawi się gdzieś nad kocim kącikiem. Ten dźwięk ma jednak drugie dno. Wzięty pod spektrogram ujawnia nam sylwetkę kogoś. Kto to może być? Możliwe, że znamy odpowiedź, ale najpierw musimy się trochę cofnąć w czasie i poruszyć temat innego wycieku. Hypex na swoim Twitterze dał znać, że jakiś czas temu skontaktował się z nim kolejny anonimowy informator z Epic Games. Tym razem napisał mu, że do gry mają wejść komiksy, które będzie można czytać. Na początku w to nie uwierzył. No ja też bym nie uwierzył raczej. Ale nadeszła aktualizacja i co? Do plików gry dodano komiksy. Tak, komiksy, które niektórym z powodu błędu już pojawiły się w grze. W karnecie bojowym na stole z wyzwaniami niedługo ma pojawić się stosik kartek komiksów, którego będzie można użyć. Po użyciu go przejdziemy do zakładki z komiksami. Niestety, nie udało się jeszcze żadnego komiksu podejrzeć w grze, ale sama okładka tego komiksu zdradziła nam, czego możemy się mniej więcej spodziewać. Hypex zauważył, że to są różne postacie z uniwersum komiksów Marvela. Jest to m.in. Thor, tęczowy most, który też jest powiązany z Thorem, i nawet Galactus. Oto jak wygląda Galactus. Nie przypomina wam czegoś?
Słuchajcie, następny Fortnite'owy event prawdopodobnie będzie skupiał się na komiksach. Podobieństwo tych sylwetek jest duże. I co ciekawe, dobrych kilka tygodni temu Hypex udostępnił obrys ikony jednego z zaszyfrowanych skinów. I też wygląda podobnie do pozy Galactusa. Już chyba wiemy, kto wejdzie do wyrwał. Pierwsze skrzypce w tym evencie prawdopodobnie zagrałby Galactus. A do tego może i Thor. I możliwe, że jeszcze inne postacie. Ja nie czytałem komiksów Marvela, oglądałem tylko filmy MCU, ale tak czy siak nie mogę się doczekać. Ponieważ możemy być pewni, że to nie będzie byle jaki event. Ten event może być po prostu skupiony na samych komiksach, ale co jeśli na koniec tego sezonu ujrzymy epicką bitwę Galactusa i Thora? Event fabularny też będzie. Twórcy gry rozpoczęli wątek fabularny Deo, ale po drodze miejsce będzie miało połączenie światów Fortnite i Marvela. Po raz kolejny. Szykuje się naprawdę coś niesamowitego. Mango dał znać, że w plikach gry zaktualizowano pliki rakiety, przeróżne efekty kostki i nie tylko. Warte uwagi jest też to, że w plikach tego eventu Hightower można znaleźć taki oto symbol. Ma się on pojawić w 6 różnych miejscach na wyspie. Oto jak te symbole będą wyglądać. Ignorujcie lokacje. I podziękowanie dla Peku za filmik. Co ciekawe, podobny symbol pojawił się na plecaku jednego ze skinów, ale to już bardzo dawno temu. Dodam też, że w plikach gry jest wzmianka o kraterze, który byłby pod słonymi strzechami. Ale on chyba nie jest powiązany z tym eventem, to będzie jakaś nowa miejscówka. Prawdopodobnie fabularna. Dalej w temacie połączeń światów, to w podziemiach kurzących kominów można znaleźć nawiązanie do filmu Tenet. Jeden ze zwiastunów tego filmu miał premierę w trybie imprezy. I jak widać, to nie koniec tej współpracy. W sekretnej miejscówce za ścianą można wsłuchać się w muzykę z tego filmu, która leci z obiektu, który też będzie w tym filmie. Jedziemy dalej. Tygodnie temu glutki znalazły sobie wysepkę na północ od rekina. Ich epicka przygoda zaczęła się od małych kroczków. Mała wioska tutaj, kilka statków tam. W ciągu kilkunastu dni udało im się wkroczyć do epoki starożytności, budując piramidy i względnie ogromne pomniki. Ich mini cywilizacja rozwija się w błyskawicznym tempie. Dopiero co budowały piramidy, a na przestrzeni ostatnich kilku dni zdążyły rozbudować miasto pełne bloków i restauracji. Przypominającą miejscówkę, która była na zwiastunie samochodów, ale nie w grze. Do tego rozpoczęły eksperymenty z reaktorami jądrowymi i rakietami. Dajcie im 100 sztuk metalu, a gluty sięgną po gwiazdy rakietą. Przy kamieniu obok leży rozbity statek z pojemnikiem atomowym. Ciekawe skąd go wytrzasnęli. Zanieście ten pojemnik na miejsce próby, a ujrzycie niesamowity efekt eksperymentów glutka w goglach. Szczerze mówiąc, to przerażające jest to, jak daleko zaszły gluty w tak krótkim czasie. Co będzie dalej? Poza tym, tydzień temu pojawiła się Atlantyda, a przynajmniej jej Fortnite'owa wersja. Dajcie znać, czy wam ta miejscówka się podoba. Gdy pierwszy raz tu lądowałem, to przypomniała mi się wypasiona wyrwa. To był jeden wielki krater. Piękne czasy. Moim ulubionym elementem tej miejscówki muszą być te muszle. Posłuchajcie tylko tego jedwabnego dźwięku. Za każdym razem, gdy zachodzą na mapie takie duże zmiany, po drodze zawsze zajdzie jakaś mniejsza zmiana. Potne piaski niedawno wróciły do normy. Z pozoru niby wszystko jest okej. Tam jakieś boje czy inne pozostałości po wodzie, tak jak wszędzie. Niektórzy z was pewnie pomyślą, aha, czyli nic nie zmieniło? Nic bardziej mylnego. Chodźmy na boisko do kosza. Oho, luro! Co my tu mamy? To chyba najwyższy kosz, jaki w życiu widziałem. Transformers wrócił na ląd i otrzymał z powrotem głowę, którą można odjechać. Czeka na nas jeszcze masa nowości. Zaraz rzucimy okiem na nowe skiny. Ale najpierw zapoznajmy się z wyciekami na temat nowych rybek. Kilka dni temu dałem wam znać o znajdźkach Hypexa i Spedacy'ego. Hypex doszukał się w plikach gry nowych rodzajów rybek oraz wzmianki o tym, że w grze ma pojawić się ulepszona wersja wędki. Tak zwana profesjonalna wędka, dzięki której można byłoby wyłowić wyjątkowe rybki. Spedacy za to dał znać, że twórcy gry pracują nad nową zakładką w menu, w której to można byłoby sprawdzić, ile złowiliśmy rybek i jakiego rodzaju. Swoje osiągnięcia będzie można porównać ze znajomymi. W tej zakładce byłoby pokazane na przykład, ile złowiliśmy mitycznych rybek, ile szwagrów itd. W ostatniej aktualizacji ten temat został szeroko rozwinięty o tony nowych plików. Mamy nawet ikony nowych rybek i nie tylko.
FireMonkey na swojego Twittera udostępnił wszystkie nowe linijki tekstu powiązane z łowieniem. Można tu doszukać się komunikatów takich jak wymaga profesjonalnej wędki oraz całego poradnika, gdzie możemy znaleźć jakie rybki. Słuchajcie, dodano mnóstwo ikonek nowych rybek. Wiele z nich jest niedokończonych. Literki PH oznaczają, że to są tymczasowe zamienniki. Jak widać, nie mało tych rybek. Poza nowymi płaszczakami i sierborybkami, są to kompletnie nowe rodzaje rybek, których w grze jeszcze nie było. Jest rozdymka czy przerażające ryby głębinowe. Wyciek FireMonkey'ego ujawnił nam, że te rybki będą miały swoje własne lokacje. Dla przykładu, w okolicach i na terenie koralowego kasztelu będzie można wyłowić niebieskie meduzy, czy czarne sierborybki, które, co ciekawe, pojawiałyby się tylko w nocy. W górzystych terenach występowałyby banankowe meduzy, czy białe skokorybki w kropki. Tak, meduzy i skokorybki, bo do gry wejdą nie tylko nowe rodzaje starych rybek, ale i kompletnie nowe. Na liście znajdują się następujące rybki. Ogniorybka, która prawdopodobnie wybuchałaby ogniem. Skokorybka, dzięki której skakalibyśmy wyżej. Meduza, której działania nie znamy. Do tego jeszcze jest rybka mechanik i osłonorybka. Oraz moim zdaniem najciekawsza, termiczna rybka. Termiczna rybka, moim zdaniem, po zjedzeniu dawałaby nam termowizję. Wszystkie nowe i stare rybki będą występować w różnych kamuflażach, ale będą miały takie samo działanie. Siorborybka będzie miała swoją nocną i dzienną wersję na przykład, ale dalej będzie tak samo leczyła. W naszym dzienniku jednak zaliczałyby się jako oddzielne rybki w naszej kolekcji. Mają taką samą funkcję, ale mają mnóstwo wariantów. Na dzień dzisiejszy w plikach gry jest wzmianka o rybkach, które można złowić gdziekolwiek, w leśnych terenach, górzystych, bagnistych i koralowych. Nie wiemy, kiedy te rybki wejdą do gry. To może stać się dopiero w następnym sezonie. W plikach gry pojawiły się nawet emotki, które mają wejść w przyszłym sezonie. Więc kto wie, może rybki też są na następny sezon. Przy okazji puszczę wam jeden z nowych dźwięków rybek. O tak będzie brzmiała termiczna rybka. A teraz dźwięk odkrycia nowej rybki. Tak jeszcze szybko wspomnę o mniejszych zmianach. W ustawieniach na komputerach dodano nowy limit klatek na sekundę. W kole emotek może teraz szybciej przeskakiwać między kategoriami dzięki nowej zakładce. A kapusta ma nowy model, jest taka rozłożona. W plikach gry pojawiły się też oczywiście nowe skiny i to nie mało. Zacznijmy od nowych pakietów skinów. Wycieki wskazują na to, że niedługo może powrócić pakiet Batmana. W zeszłym roku z okazji Dnia Batmana w grze pojawił się jego cały zestaw. Za prawdziwe pieniądze i kilka skinów w sklepie za hodolce. W 2020 roku Dzień Batmana przypada na 19 września. Tego dnia wyjdą prawdopodobnie z powrotem jego skiny. Możliwe też, że wejdzie wcześniej. Poza tym do sklepu wejdzie kompletnie nowy pakiet skinów cienia, który zawiera mecha, archetyp i Night Gunnera. Podobnie do innych tego typu pakietów, ten może pojawić się za prawdziwe pieniądze, w cenie 80 zł. Ale ponieważ w tym sezonie wszedł już pakiet letnich legend, to zakładam, że ten pakiet wyjdzie za fałdolce, tak samo jak pakiet na przykład sierbanych legend, w cenie 2000 fałdolców. Nowy skin Derby Dynamo także pojawi się w wyjątkowym pakiecie. Sam ubiór i plecak zawierają kozackie trzy style, które mi się mega podobają. Co ciekawe, ten skin ma nawet wbudowaną emotkę, która jest przechodzona. To taneczna jazda na wrotach. Spójrzcie na to, jak fajnie płoną jej te wrotki. W pakiecie Derby Dynamo będzie jej skin oraz pakiet wyzwań. Za wykonanie szybkich wyzwań będzie można zgarnąć aż 1500 fałdolców. Nie wiadomo, kiedy Derby Dynamo wejdzie ani w jakiej cenie, ale ponieważ ten pakiet jest bardzo podobny do pakietu Agenta Ryby, strzelam, że będzie kosztowała 40 zł? Wątpię, żeby pakiet z fałdolcami był za fałdolce. Przy okazji dodam info o tym, że 9 sierpnia do sklepu wejdą skiny rekinów z okazji premiery odcinka Tygodnie z rekinami w trybie królewskiej imprezy. To nie są nowe skiny, ale i tak to jest warte uwagi. Reszta nowych skinów powinna pojawić się w sklepie za fałdolce. Jednym z nowych skinów jest zagubiony Jansi, którego możecie pamiętać z krótkiej animacji z zeszłego roku. Do sklepu już weszła nowa Pani Pomidor, poza tym wejdą jeszcze Splatterella, Adeline, King Crab, Kalia, Mariana, Seeker i Deo. Warty uwagi jest też skin Axo, bardzo mi przypomina Szczerbatka z filmu Jak wytresować smoka, ale tak naprawdę ten skin był wzorowany na pewnym płazie. Teraz chyba najlepsze. Do gry wejdzie damska wersja palucha rybnego. Księżniczka Atlantydy. W temacie zbieraków to dodano skin Avengers, który będzie można odebrać za darmo. Tak jak przewidzieliśmy, rękawice stały się nowym typem zbieraka. I do sklepu wejdą jeszcze przynajmniej dwa tego typu zbieraki.
Oto nowe lotnie. Nowe malowania. Na koniec nowe motki. Zapraszam do oglądania. Ciekawostka. Muzyka, która gra w tej motce, to hymn Liverpoolu. Wygrali ostatnio angielską ligę. I jest jeszcze nowy pakiet muzyczny. A na koniec całego odcinka kilka słów o samochodach. Do dyspozycji mamy aż 5 rodzajów samochodów. Na całej wyspie aż po brzegi zaparkowane są przeróżne bryki. Ale jeśli chcecie pojeździć, to omijajcie te z żółtą blokadą, ponieważ one są warte tyle co wrak auta. Każde auto, które nie ma takiej blokady, z wyjątkiem kamperów i tak dalej, jest gotowe do jazdy. Do wyboru mamy sedany, taksówki, ciężarówki, pick-upy i super samochody. Są one wyjątkowe na swoje sposoby. Sedany i taksówki działają praktycznie tak samo. To najzwyklejsze auta, jakie mogą być. Najlepiej z nimi jeździ po ulicach. Podobnie jest z super samochodami, ale ich wyjątkową zaletą jest ich prędkość. To jedyne auto, które ma funkcję przyspieszenia turbo. Pick-upy za to mieszczą aż 5 osób naraz oraz łatwiej się nimi jeździ po na przykład trawie. Inne auta ledwo co sobie dają z tym radę. Ciężarówki za to są idealne do masakrowania graczy i ich budowli. A to oczywiście dzięki ich wielkości. Nadają się one nawet do latania. Co do jazdy po wodzie, zdziwiło mnie to, że autami da się przejechać niekrótki kawałek wody, jeśli nie jest zbyt głęboka. Samochody mają też oczywiście szyby, o których warto wspomnieć, ponieważ przy okazji odgrywają rolę tarczy. Nie zapomnijcie zatankować swoje fury. Można to zrobić na stacjach benzynowych albo przy użyciu kanistrów, które są pochowane w przeróżnych miejscówkach. Bądźcie jednak ostrożni, ponieważ ktoś wam taki kanister albo stację benzynową może zamienić w pył, a przy okazji was. Moją ulubioną nową funkcją jest chyba radio. Działające radio dodano do samochodów, motorówek i helikopterów. Do wyboru jest kilka stacji. Na jednej są remiksy emotek i pakiety muzyczne z Fortnite, ale na stacjach DJ Yonder, Powerplay i Beatbox można wsłuchać się w kilka naprawdę kozackich kawałków. Takich nie Fortnite'owych. Niestety mają prawa autorskie, dlatego wam ich nie puszczę. Nawet polscy artyści muzyczni, Żabson i Borikson, zawitali do radia Fortnite jako speakerzy. Fajnym szczegółem jest to, że jeśli podejdziecie do włączonego auta, to możecie podsłuchać, co jest w nim grane. Uważajcie, na opony są bardzo wrażliwe. Można je nawet nazwać piętą Achillesa samochodów. Jeden celny strzał i opony nie ma. Tracimy wtedy przyczepność, a do tego punkty wytrzymałości pojazdu. Im więcej przebitych opon, tym szybciej się auto niszczy podczas jazdy. A oto co się dzieje, gdy wam ktoś zestrzeli oponę podczas ostrej jazdy. Ale urwał! Nie mogło też zabraknąć kilku błędów. Prostym trikiem można powiększyć swój ekwipunek. Wystarczy podnieść dowolne przedmioty natychmiast po wejściu do auta, trzymając w ręce kanister paliwa. Voila! Macie nieskończenie wielki ekwipunek. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.